12 tom, 19 marca 1918 roku. Niezgoda i grzechy kapłanów są przyczyną tego, że Kościół jest prześladowany. Kiedy trwałam w swoim zwyczajowym stanie, mój zawsze ukochany Jezus przyszedł zasmucony i powiedział do mnie: Córko moja, jakie obrzydzenie czuję z powodu niezgody kapłanów. Jest to dla mnie nie do zniesienia. Z powodu ich nieuporządkowanego życia moja sprawiedliwość dopuści, aby moi wrogowie ich zaatakowali i skrzywdzili. Już wkrótce źli ludzie wystąpią przeciwko nim, a Włochy popełnią największy grzech, będą prześladować mój Kościół i splamią sobie ręce niewinną krwią. Kiedy to mówił, ukazał mi, że nasze sprzymierzone narody były zniszczone i wiele miejsc zniknie, a ich pycha będzie obalona.